My się naprawdę bardzo kochamy. No ale byłeś w tym Władysławowy, pisałeś do mnie. Ale kartkę ci tylko wysłałem, tak. Żebyś... I wyglądało na to, że jakoś tam nie było za fajnie że ci... z nią. Nie, że cię by pozdrawiam. No ale wiadomo, jak ty to wszystko odbierasz. Od razu, że ten jeden krok w twoim kierunku to już jest tak jakby znowu wracam. Nie mogę teraz zapalniczki znaleźć, a mam, dobra, chcesz palić, mam tutaj dla ciebie już. Zaplątała mi się w kieszeni gdzieś. Co ty możesz wiedzieć, jak ja się fajnie bawiłem we Władysławowie? Ale ja nie wiem i nie chcę wiedzieć. No. Przecież nie wiem i nie chcę wiedzieć. No to ci teraz oficjalnie mówię, że mam dziewczynę i nie możesz już teraz ingerować w moje życie tak bezpośrednio jak kiedyś. Dostałaś nocleg, liczyłaś na coś więcej, no ale tak nie mogę postępować. Przecież nawet brat wiedział, że ja cię nie przenocuję, to on to zrobi, bo przecież wzięłaś go na litość pewnie. No przecież no wypadałoby, nie, żebyś została, skoro tak się postarałaś niepotrzebnie i w ciemno. No, o 3 w nocy wstałam, bym się tu zapakował. A też ja wstawałem. Mogłem noc nie przespać, żeby do ciebie jechać. Tak jak to było. Margo, cię naprawdę bardzo kocham. Ja nie byłam z nikim. No i niestety źle zrobiłem. Nie powinienem w ogóle ciebie tak rozkochiwać w sobie. Przekonasz się, że im tobie nie zależy, zobaczy. To, że tobie się nic nie udawało przez twoje humory, kaprysy i jakieś manie władczości. Może nie przyjedzie. Nie dręcz mnie. Napisz jej, że to jest jakiś fake i że ty nie wiesz, o co chodzi. Mówiłem ci, możesz zostać, ale ja wyjeżdżam. Ale zorganizuj się, w końcu pomyśl na poważnie. Nie chcę, nie mogę. Nie chcę używać brzydkich słów. Nie pasuje mi ta sytuacja, jaka jest między nami. Próbuję gdzieś zadzwonić do kogoś. Jeszcze mam też troszkę tego kultury szacunku do ludzi. Dobrze, to zostanę sobie tu sama, wykonam parę telefonów. Przejrzę sobie, jak mam te pociągi, dobra? No, jutro wyjadę. Parę telefonów nie musisz o nich robić, chyba do Rity jedynie. No. Córce przelew jeszcze chciałaś. Zrobiłam. Tam poproszę kogoś, żeby ktoś po mnie przyjechał. Jutro cię brat zawiezie, mówię. Zaraz mu powiem. Dobrze. Ja mam wszystko zapakowane, także muszę tylko wziąć walizkę, torbę, plecaczek i wychodzę. Chyba widziałeś, jaki byłem oburzony wczorajszego dnia. Przychodzi do mnie brat do pokoju, mówi mi ktoś do mnie. No jaki zszokowany byłem. Że zaraz się cofnę z powrotem do pokoju. A jak zacząłem mówić, to minęło trochę czasu, nie? Chyba jak wypiłem pół piwa albo jeszcze więcej. Nie.
Zaraz nagle dwa papierosy, jeden po drugim. Trzęsłem się i wiem, starałem się opanować. Wiem. Jeszcze jakie słowa mi się cisnęły? Prosiłam cię, żebyś nie mówił nikomu, że jestem. Ale ja nie mogę być jednocześnie z jedną kobietą i z drugą. Dobra, pakuj ten koc, ja idę. Dobrze, ja przyjdę za godzinę do domu, dobra? Dobrze.